trenerze jesteśmy po sparingu z Rakowem Częstochowa. Dla zawodników to na pewno najlepsza jednostka treningowa tego tygodnia, bo jak wiemy, ciężki tydzień za zawodnikami. Przegraliśmy dzisiaj z Rakowem, ale chyba z gry, szczególnie w tej pierwszej połowie, możecie być zadowoleni. Tak, przede wszystkim skończyliśmy bardzo ciężki mikrocykl. Trenowaliśmy dwa razy dziennie. Świadomie zrobiliśmy to, żeby się optymalnie przygotować do drugiej części tej pierwszej rundy ligowej. Tak jak pan powiedział, pierwsza połowa napawa nas optymizmem, że jesteśmy w sytuacji w meczu z przeciwnikiem, który jest wicemistrzem Polski. Gramy tak naprawdę jak równy z równym, a chyba wydaje mi się, że mieliśmy więcej sytuacji w tej pierwszej połowie, żeby prowadzić. Nie chcę mówić, że druga połowa jakaś była słabsza. Też zawodnicy weszli, którzy są przygotowani, gotowi do gry, walczą o skład i gdyby nie jedna sytuacja, niefrasobliwe zachowanie jednego z naszych obrońców, myślę, że ten wynik mógł być inny. Ale też dodajmy, że mieliśmy w drugiej połowie kilka sytuacji, które też mogliśmy zamienić na bramkę, także wiadomo, mówi się fajnie, że wydaje mi się, że remis byłby sprawiedliwy, ale taka jest piłka, nie zawsze ta sprawiedliwość jest górą, liczy się to, co w bramce. No właśnie, wspomniał trener o tym ważnym przygotowaniu do tej drugiej części rundy. Jak ważny to był okres w kontekście tych ostatnich kilku spotkań oraz tej przyszłej, następnej rundy? Tak, przede wszystkim wracamy do początku. Jesteśmy drużyną, która się buduje i będzie się budowała, myślę, że do grudnia. Musimy wszystkie te rzeczy taktyczne, motoryczne nadganiać bardzo szybko i gonić i zrobić wszystko, żeby zawodnicy przede wszystkim czuli się komfortowo w kolejnych meczach, żeby nie myśleli o tym, czy dobiegnę, czy nie dobiegnę, czy mam siły, czy nie, to nie, to musi być poza nimi, dlatego ten okres był bardzo ważny i ta intensywność tych treningów musiała być bardzo duża. Dlatego mimo wszystko wydaje nam się, że ten mecz był prowadzony w dobrym tempie. Zawodnicy mimo ciężkich okresów tygodnia wyglądali dobrze, powiedzmy szczerze, dobrze. Nie mogę również zapytać o dzisiejszego debiutanta, brata Kuby Bierońskiego. Wydawało mi się na boisku nawet, że to jest on, bo numer taki sam na koszulce, troszkę za duża koszulka, ale może pan coś o tym zawodniku powiedzieć, bo wiemy, że trenuje od kilku dni z Podbeskidziem, a dzisiaj pół godziny, jakby pan ocenił jego występ? To jest przede wszystkim sygnał dla wszystkich zawodników trenujących w Podbeskidziu. Każdy zawodnik, który będzie się wyróżniał w drużynie rezerw, na pewno dostanie szansę w pierwszej drużynie. Chcemy tworzyć tu klub czy drużynę, która będzie oparta na wychowankach. Chcemy ich wspierać bardzo mocno, bo to jest najfajniejsza rzecz, jak kibice przychodzą, oglądają swoich zawodników wychowanych u siebie na podwórkach. Dlatego jest to dla nas istotna rzecz. Cieszymy się, że Bartek jest z nami, bo dał jasny sygnał w rezerwach, że zasługuje na to, żeby być z nami. Wiadomo, jest to młody chłopak, 15-letni. To jest dopiero przyszłość Podbeskidzia, ale staramy się już inwestować w tą przyszłość i dajemy mu szansę, żeby to wykorzystał. Miał dzisiaj sytuację 100%. Myślę, że zabrakło właśnie tego doświadczenia, żeby tak młody chłopak mógł dzisiaj zdobyć gola, który dałby nam remis. Nie ukrywajmy się. W seniorskiej piłce to jest ważne, żeby wykorzystywać tę sytuację i Bartek musi do tego po prostu dojść czy dorosnąć, a to doświadczenie musi zbierać z treningu na trening.